AVK, chociaż teraz jeszcze Emol, kolejny trafienie na jego konto, będzie trzeba uważać do kuchni, ale przecież jeszcze na ławce znajduje się Barcisen, ten z jedną eliminacją, nie radzi sobie także z nim Kaju i Barcisen po raz trzeci! Zostaną z pewnością zauważone, no i później oczywiście wyeliminowane, ale skupmy się jak na razie na rundzie numer 9. Rotmanker zauważył swoich rywali i już ich obserwuje. Pierwsze, drugie, trzecie trafienie! Jednak tylko dwa dla Rotmankera, AVK jednego no, mu jednak zabrał, ale teraz jednak nadrobił tą stratę. Jedzie, bo ten w tym momencie powinien dorzucić granat zapalający i wycofywać się jak najszybciej z tej pozycji. Jedna eliminacja na jego koncie, ale nie udało się wyegzekwować drugiej. Natomiast poobijał mocno Kajoja i Savika. Savik jednak eliminuje jednego z antyterrorystów i wszystko pozostaje w tym momencie w rękach AVK. Savik eliminuje Kajoja i chyba nie tak to miał wyglądać, tam poleciał teamkill, natomiast nic nie sprawdzał tego, co dzieje się po przeciwnej stronie, bo... Na pewno przy okazji, kiedy jego koledzy z drużyny mieliby pełne wyposażenie, chociaż i tak się tam może stać, zaraz zobaczymy, Bartizem wychyla na galerię, przerasza na długą, no i tam zdobywa trzy trafienia. Nerwus, Ven oraz Kajoja już zostali wyeliminowani na samym początku rundy, ale ten jest głodny wrogów, chociaż teraz jakże Exi chce mu zabrać kilka zabójstw sprzed nosa. Już rozpętał to full auto, teraz Exi, ale Savik oberwał jednokrotnie. Celowany teraz w tą długą jest Savik, Savik po raz kolejny, Savik po raz trzeci odpowiada dokładnie tym samym, co Bartizen, co za runda, no i jeden... A jeśli chodzi po stronę broniącej, to tam był przecież sam Koszta. No właśnie, był, bo już zostaje wyeliminowany przez Mańka, jest jeszcze Esgot na balkonie i to do niego będzie w tym momencie należeć obrona. Może nie często chowa bomb site'u Beno, ale Esgot eliminuje jedynie tych rywali! Kibicują jednej z drużyn, no to wtedy jak najbardziej, 16-0 dwa razy, to wtedy im pasuje, ale no jednak dla samego widowiska byłoby lepiej, gdyby to jednak Ninja zdobyły rundę i Ninu! Wygląda. A znajduje się jeszcze dobrze skłonany Jax, jednak pytanie, czy teraz sprawdzą jego pozycję. Jedna eliminacja jest, chowa się jeszcze, ale tam przecież można wszystko przeskanować. Udaje się jeszcze obić Distu, ale bomba zostanie podłożona na bombsite, a chociaż Jax jeszcze z jednym trafieniem. Będzie jeszcze szukać kolejnego Kerni, będzie musiał mu pomóc. Bomba zostaje podłożona, patrzę w tym momencie na wyposażenie, a tam zestaw do rozbrajenia nie ma, także będzie trzeba się spieszyć. No, dwóch na jednego, czy Kerni? Sam w tym momencie to rozegra. Udaje się wyeliminować jednego i Kerni jak momentalnie przechwycił ten celownik. On być może jest asem w rękawie magów. Nie, Prena jednak teraz tego Zetona zabija. Prena po raz kolejny! Uff, i cóż to by za zastrzał Prena! Ależ tam się rozstrzelał ten zawodnik Prena po raz czwarty! No i on chyba leci po trzeciego Ace'a w dzisiejszym spotkaniu, jednak Whiskey nie pozwala, brakuje. Tak, przy 250, a tam wygrał już Mendy to starcie i Mendy po raz kolejny tak naprawdę ratuje swoją drużynę, bo najpierw ten wygrany kradł na bombsite, a teraz na bombsite B. Poza tym teraz też świetnie Mendy dogrywa! I czy będzie drugie klacz? No byłoby to coś niesamowitego, Mendy jeszcze skanuje. Niewiele co...